Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii Samochody używane. Dzisiaj zaprezentuję Wam Citroena Xare pierwszej generacji. Samochód ten zadebiutował w 1997 roku i był produkowany do 2005 roku. Natomiast w roku 2000 przyszedł modernizację i właśnie to jest samochód z 2000 roku, ale jest to ostatni wypust przedfaceliftingowy, ponieważ po faceliftingu najłatwiej rozpoznać ten samochód po tym, że zmieniły nam się całkowicie przód tego samochodu. Nie mieliśmy już takich prostokątnych, podłużnych świateł tutaj, tylko one były takie zaokrąglone. Ten konkretny egzemplarz posiada silnik 1.8, 16-zaworowy o mocy 110 koni. Zobaczymy, jak ten silnik sobie radzi z tym samochodem, ale myślę, że będzie ok. Jeżeli już mówimy o silnikach, to może przejdziemy i opowiemy o całej gamie silników, jaka była tutaj dostępna. O, i już pierwszy plus. Zobaczcie, pomimo że jest to samochód 20-letni, to maska jest tutaj podnoszona na teleskopach. A więc co? Jeżeli chodzi o gamę silników w tym samochodzie. Podstawową jednostką był tu silnik 1.4, były też silniki 1.6 i 1.8 oraz była wersja usportowiona VTS, która posiadała silnik dwulitrowy o mocy aż 163 koni. Myślę, że jak na tak lekki samochód musiało to fajnie działać. Jeżeli chodzi o silniki wysokoprężne, były tutaj szeroka gama dostępnych tych silników, począwszy od takiego zwykłego wołu roboczego, czyli 1.9 diesel nieuturbionego, skończywszy na silnikach dwulitrowych HDI z Common Railem, czyli już dosyć nowoczesna jednostka, ale jak wiadomo droższa w eksploatacji, jeżeli nam się coś zepsuje. Jak już mówimy o silnikach, warto też wspomnieć o awaryjności tego samochodu, a raczej jednostek napędowych, które były tutaj stosowane. Jeżeli chodzi o silniki benzynowe, nie ma tutaj jakichś szczególnych bolączek, te silniki nie mają. Natomiast nie polecałbym tych podstawowych jednostek 1.4, ponieważ one są zwyczajnie po prostu za słabe, nawet do tak lekkiej karoserii. Tak jak wspomniałem, silniki wysokoprężne były dostępne w różnych odmianach i oczywiście, jeżeli zależy nam tylko na bezawaryjnej i długiej eksploatacji tego samochodu, to lepiej jest wybrać te podstawowe silniki 1.9 z początku okresu produkcji, które cieszą się właśnie niską awaryjnością i długotrwałą eksploatacją bez żadnej awarii. Warto też wspomnieć, że praktycznie każdy z tych silników nadawał się do montażu instalacji gazowej i właśnie w tym egzemplarzu z tym silnikiem 1.8 16-zaworowym mamy tutaj instalację gazową zamontowaną. Jeżeli chodzi o stylistykę tego samochodu, to każdy widzi, jak on wygląda, ale przez to, że Citroen nie wydziwniał tutaj z stylistyką tego auta, to pomimo 20 lat na rynku tego samochodu, nawet i więcej, ten samochód tak naprawdę zestarzał się bardzo ładnie i może się nadal podobać. Przejdziemy sobie teraz do wnętrza tego samochodu. Ja Wam pokażę, jak wygląda standardowo kluczyk do tego auta. On wygląda w ten sposób. Fajnie, że mamy tutaj ten grot chowany i tak naprawdę nie przeszkadza nam w kieszeni. Jest to dosyć lekka konstrukcja, nie przeszkadza absolutnie w kieszeni i mamy tutaj ulokowane dwa przyciski z boku. Jeden do otwierania, drugi do zamykania tego auta. Przejdźmy sobie teraz do wnętrza, zobaczmy jak tutaj z miejscem za kierownicą. I pierwszy teraz taki minus, co zauważyłem, zobaczcie, to bardzo ciężko jest otworzyć te drzwi. I dodatkowo, jeżeli zobaczycie sobie tutaj, to ta klamka widać, że nam już odziera tutaj. Nie wiem, czy w każdym egzemplarzu tak jest, ale to ewidentnie tutaj ta klamka szoruje nam po karoserii i ciężko jest otworzyć te drzwi. Nieraz się złapałem na tym, że jak otwierałem ten samochód i zamykałem, to po otwarciu tego auta miałem wrażenie, że on się nie otworzył, a po prostu trzeba było mocniej pociągnąć tą klamkę. Ok, więc zajmujemy teraz miejsce za kierownicą. No i pierwsze co, no to bardzo są te fotele takie wygodne, powiedziałbym takie babcine. Jest tutaj naprawdę, zobaczcie jakie one są mięciutkie, więc naprawdę bardzo są przyjemne. W tym egzemplarzu, pomimo że ten samochód ma 20 lat, to możemy sobie wyregulować tutaj kierownicę. Zobaczcie, i to w dwóch płaszczyznach. Może ten zakres regulacji nie jest jakiś wybitny, ale wydaje mi się, że jest wystarczający. Ja sobie troszeczkę wysunę. Ok, mniej więcej tak, zablokujemy. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o te same fotele, tu jest bardzo fajny pattern rozwiązany, nie widziałem tego w żadnym innym samochodzie, a mianowicie możemy ten fotel wyregulować na wysokość, co też nie jest oczywiste. Pamiętajmy, że to jest samochód z 2000 roku, a był produkowany od 97. Żeby to zrobić, mamy tutaj taki teleskopik, zobaczcie. Wysuwamy go i możemy sobie w ten sposób obniżyć lub podnieść nasz fotel i blokujemy. No bardzo ciekawe i tak naprawdę jest to bardzo fajne rozwiązanie, bo szybkim ruchem możemy sobie podnieść lub obniżyć ten fotel. Ja się ustawiłem teraz mniej więcej zgodnie ze sztuką. Oczywiście nie wspomniałem, że możemy też tutaj wyregulować sobie pasy na wysokość bezpieczeństwa. A więc jesteśmy we wnętrzu Citroena Xare pierwszej generacji. Może sobie sprawdzimy tutaj jakość wykończenia i użytych materiałów. Wiem, że to jest 20-letni samochód, no ale zawsze to robię na testach, więc dlaczego miałbym tego tutaj nie robić? Standardowo zacznę od tego miejsca. Tutaj mamy plastik, ale bardzo ładnie polakierowany i to jest przyjemne dla oka. Natomiast obawiam się, że on będzie trzeszczał, ale czy tak jest, zobaczymy. Zobaczcie, to całe się rusza tutaj.
I dodatkowo, jak już wcześniej jeździłem tym samochodem, zobaczcie tutaj, ewidentnie jakieś zaczepy tu są wyrwane, bo to nam całe lata tutaj. No i nie ma tutaj, jeszcze nie ma tutaj konsekwencji przez producenta, ponieważ tutaj mamy te kratki, a tutaj mamy taką zaślepkę. Dlaczego to tutaj też nie zostało wycięte? Nie wiem, bo tutaj od góry mamy wycięte. Boczek z przodu, zobaczcie, mięciutki jest, ugina nam się tu pod palcem. Tutaj mamy wykończone materiałem, takim samym, który jest użyty do foteli. No i standardowo rączka, pociągnijmy za nią. Coś jest słychać, ale to nie jest z rączki, tylko bardziej z tutaj, bym powiedział. Bo tu się lekko odkształca i ewidentnie tutaj czuję pod palcem, że coś się tu rusza. No ale okej, ten samochód ma 20 lat, więc nie oczekujmy, że będzie super idealnie i cicho. Jeszcze fajny bajer w Citroenie. Zobaczcie, tutaj mamy schowek, który możemy sobie otworzyć. I ja sobie tu włożę rękę, żeby Wam zademonstrować, jak on jest bardzo głęboki. Zobaczcie. Co prawda może wyciąganie z niego przedmiotów nie będzie zbyt wygodne, ale fajnie, że taki schowek tutaj został, że to miejsce tutaj zostało wykorzystane na schowek. Aczkolwiek zobaczcie tutaj, bo to jest też jako podłokietnik, ten podłokietnik jest absolutnie twardy, szkoda, no bo tutaj mamy miękki materiał, tu mamy taki miękki materiał, więc tutaj też mógł producent zastosować miękki materiał, ale zobaczcie, co się stało po tych 20 latach eksploatacji, wybrzuszyło nam tutaj ten schowek. I jak my go próbujemy otwierać, to nam się zapiera o to. Trzeba tutaj nacisnąć i dopiero go otworzyć. To był pierwszy schowek, który Wam pokazałem. Jest jeszcze drugi schowek, ale pokażę go Wam z drugiej strony. Ten schowek jest dosyć fajnych rozmiarów. Nie jest to prawda w żaden sposób wykończony, ale fajnie, że jest, bo jak zobaczycie z tyłu zaraz, gdzie przejdziemy do tyłu, tego schowka absolutnie tam nie ma. I jeszcze jedna rzecz mi się rzuciła w oczy, już taka ostatnia we wnętrzu, to te kratki są bardzo słabo wykonane, bo zobaczcie, co się tutaj stało po tych kilku latach eksploatacji. Podejrzewam, że to można włożyć z powrotem, ale no widzicie, co tutaj się dzieje z tym. I to zarówno jest z tej strony, jak i tu na środku i z lewej również. Przechodząc tutaj może jeszcze raz do konsoli, mamy tutaj oryginalne radio citroenowskie. Mamy tutaj panel od sterowania nawiewami i klimatyzacją, bo ten samochód jest wyposażony w klimatyzację. Tutaj mamy taką głęboką półeczkę, gdzie spokojnie, myślę, możemy sobie odłożyć smartfona. Zobaczcie. Więc jak najbardziej na plus. Tutaj mamy popielniczkę, bo jak wiemy, popielniczki w tamtych latach były stosowane na szeroką skalę. Oraz mamy gniazdo 12-woltowe z zapalniczką. I co ciekawe, w nocy tutaj ta obręcz tego gniazda nam się tutaj świeci. Oraz tutaj ta popielniczka też jest podświetlana. Schodząc tutaj dalej, tu już nie mamy absolutnie nic, bo mamy tylko ręczny. Ale mamy podłokietnik. Co prawda on jest takich śmiesznych rozmiarów i nie da się w żaden sposób go wyregulować. I jak widzicie, to całe nam lata. Ale fajnie, że jest. Co prawda jest bardzo twardy, ale pod nim mamy za to schowek, który jest wykończony tutaj takim gumowym materiałem. I mamy tutaj takie przegródki na CD. Tutaj widzicie takie języczki i możemy sobie tutaj włożyć płyty CD. Więc fajnie. Co jeszcze mamy tu z udogodnień? No mamy daszki przeciwsłoneczne. Tutaj możemy sobie włożyć jakieś dokumenty, bilet parkingowy. I mamy oczywiście jeszcze lusterko, ale nie mamy tutaj żadnego podświetlenia. Idąc dalej, mamy tutaj dwa źródła światła i co ciekawe, to źródło światła jest dla kierowcy, jest to takie mocniejsze, a tutaj mamy takie malutkie źródło światła dla pasażera i fajnie ono jest skierowane, bo jest skierowane na pasażera i absolutnie spod mojego kątu, jak ja na nie patrzę, one nie oślepia mnie podczas jazdy, więc to absolutnie na plus. Jeszcze schowek został nam przed pasażerem i od razu Wam powiem, zobaczcie, ciężko, o teraz akurat chcę Wam pokazać i się nie udało, teraz za każdym razem działa, o, ale słyszeliście? Często jak korzystałem z tego schowka, to ciężko było go otworzyć i jak słyszycie, coś tutaj przeskakuje, więc coś tu jest ewidentnie zepsute. No i dodatkowo ten schowek możemy sobie zamknąć, jeżeli chcemy schować jakieś cenniejsze przedmioty. A tutaj już ten materiał wygląda, że jest mięciutki, ale jest absolutnie twardy, tak samo tutaj. Otworzymy ten schowek. O, właśnie teraz się zaciął. O. OK. No i co mamy w tym schowku? Schowek może nie jest zbyt dużych rozmiarów, ale mamy tutaj taką miękką wykładzinkę, więc fajnie. Czy on jest podświetlany? Ja z tej perspektywy nie widzę. Jest. Mamy tutaj źródło światła, więc fajnie.
Tutaj mamy takie bardzo symboliczne uchwyty na kubeczki, ale one moim zdaniem służą tylko podczas postoju, żeby sobie odłożyć kubeczek, absolutnie nie podczas jazdy, bo wiadomo, tu wszystko by nam wypadło. Fajnie, że mamy tutaj takie dwa jeszcze klipsy. Jeden jest na długopis, możemy sobie tutaj ewidentnie odłożyć długopis, a drugi na przykład na jakąś kartę bankomatową i ona się nam będzie tutaj trzymała. Więc ciekawie to jest rozwiązane. Może jeszcze pokażemy Wam tutaj zegary w tym samochodzie, bo one są dosyć ciekawe, nie są takie szaro-bure. W sumie nie wiem, jaki to tak naprawdę jest kolor tych zegarów, bo on wpada taki w lekko niebieskawy, w lekko właśnie szarawy, ale nie jest taki czarny, więc fajnie to wygląda moim zdaniem i te zegary są absolutnie czytelne. Co prawda nie mamy tutaj żadnego komputera pokładowego, jak przekręcimy kluczyk. Jedyne co tutaj mamy, no to mamy wskazania tylko przebiegu tryb A i tryb B. Tryb A w zasadzie i tryb B. Jak naciśniemy, to możemy sobie przełączać między dwoma trybami. No i ogólny przebieg, jak widzicie, ten samochód ma przebieg 327 tysięcy, prawie 600 km. W wersji po faceliftingu te przełączniki tutaj od sterowania szybami były ulokowane tutaj niżej. I warto też wspomnieć, że ten samochód mógł być naprawdę bogato wyposażony. Mamy tutaj na pokładzie na przykład sterowaniem radia z kierownicy. Jest, i to faktycznie działa, jest to podświetlane, więc jak najbardziej tutaj nie ma się do czego przyczepić. Były też wersje, które miały w tym miejscu tutaj dwa przyciski od podgrzewanych foteli. I jeszcze ponadto ten samochód mógł być wyposażony nawet w tempomat i nawigację, ale nawigacja to już była w wersji po faceliftingu i to nie była taka, że wyświetlała nam się mapa, tylko po prostu na radiu wyświetlały nam się strzałeczki. W tym miejscu, o, przekręcimy to tak, mamy zegarek, ale jak sobie widzicie, przekręcimy kluczyk, to pokazuje nam na chwilę datę ten samochód. I jak przekręcimy jeszcze raz, data na chwilkę się pojawi, a zaraz się pojawi po prostu zegarek. O. Ale w tym miejscu właśnie, jeżeli byśmy mieli ciut lepszą wersję wyposażenia, to mogliśmy mieć komputer pokładowy. No i co? Zobaczymy teraz, ile zostało miejsca za mną. Z tyłu już nie ma tego problemu z otwieraniem tych drzwi, one bez problemu się otwierają. Drzwi otwierają się dosyć szeroko, aczkolwiek mogłyby być jeszcze troszeczkę szerzej. Spróbujemy zająć teraz miejsce. No i tutaj zarówno jak z przodu też się zapadamy w tej kanapie. Ona jest też również bardzo wygodna, zobaczcie. Teraz już tak samochodów się nie produkuje. One są, te kanapy, te fotele są bardziej takie, bym powiedział, plastikowe i mniej zdecydowanie miękkie niż te w tych starych samochodach. Okej, i zobaczymy, ile mamy tutaj teraz miejsca. Ja sobie podniosłem ten fotel dosyć wysoko i dzięki temu mam tutaj miejsce na stopę, ale gdybym obniżył ten fotel na maksa, niestety tego miejsca mogłoby mi tutaj zabraknąć. Natomiast jeżeli chodzi o miejsce nad głową, to spokojnie mogę sobie włożyć tutaj rękę w ten sposób i jeszcze właśnie mam taki zapas. Oczywiście, jak widzicie, mamy też sporo miejsca tutaj, spory zapas na kolana, więc pod tym względem również jest ok. Czyli myślę, że tutaj spokojnie wyżsi pasażerowie mogą sobie wygodnie podróżować. Poświęćmy jeszcze chwilkę na te tylne boczki w drzwiach. Zobaczymy, jak one są wykończone. Zobaczcie. Ugina nam się ten materiał pod palcem, więc jest mięciutki. Kto by pomyślał? Ten boczek mamy wykończony tutaj materiałem i ten materiał nam schodzi aż tutaj. Ale jak jesteśmy tutaj z dołu, to zobaczcie, nie mamy tutaj absolutnie żadnego schowka. Ale na plus trzeba powiedzieć, że zobaczcie, tak samo jak od góry, tak samo tutaj mamy miękki materiał, który jest na całych tych boczkach, więc jak najbardziej na plus. Dodatkowo możemy sobie zaryglować tutaj zamek, żeby nam nikt nie wszedł do środka od zewnątrz. No i taka klamka, która troszeczkę stylem przypomina te klamki z Porsche nowych. Co wy o tym sądzicie? Ja sobie przejdę na drugą stronę i wam opowiem troszkę. A więc co? Jak widzicie, nie mamy tutaj niestety podłokietnika w tym samochodzie, ale mamy już taki jeden fajny feature, zobaczcie. Pasy bezpieczeństwa, te klamerki, możemy sobie zabezpieczyć w tych tutaj specjalnych uchwytach, dzięki czemu nie latają nam podczas jazdy. Jeżeli nie używamy, zapinamy w ten sposób i nie przeszkadza nam to absolutnie podczas jazdy, więc to jest zdecydowanie na plus. W samochodzie tym mamy kieszenie zarówno za fotelem kierowcy, jak i pasażera. Mamy też tutaj taki malutki schowek, który jest tak naprawdę popielniczką, bo wiemy, że w tamtych latach popielniczki były popularnym rozwiązaniem. Co jeszcze tutaj mamy? Mamy podłokietniki, ale te podłokietniki są całkowicie twarde i niestety nie są tu otwierane. Co ciekawe, nawet z tyłu możemy sobie wyregulować pasy bezpieczeństwa na wysokość. Zobaczcie. Robimy to w ten sposób, co z przodu, czyli pociągamy sobie ten uchwyt i możemy sobie, zobaczcie, w jakim szerokim zakresie wyregulować te pasy na wysokość. Więc no bardzo fajnie. Co jeszcze mamy tu z udogodnień? Tak naprawdę zostało nam tylko jeszcze do pokazania źródło światła, które możemy włączyć samemu lub będzie nam się włączało, jak otwieramy drzwi. Szkoda, że ono jest w tym miejscu, dużo razy to powtarzam, ponieważ moim zdaniem powinno być gdzieś tutaj ulokowane, bo tak tutaj to one nam zbyt dużo, myślę, w nocy nie da.
No i co? No i mamy oczywiście jeszcze cykl łapki. Warto jeszcze tylko wspomnieć, myślę, o tym tunelu środkowym, który nie jest zbyt wysoki, jest szeroki, więc myślę, że tutaj nawet ta trzecia osoba z tyłu na kanapie nie będzie miała problemu z zajęciem miejsca. Teraz przejdziemy sobie do bagażnika i zobaczymy, jak wygląda bagażnik w tym aucie. A teraz sprawdźmy, jaki mamy kufer w tym samochodzie, co nam oferuje. Kufer otwieramy w taki starodawny sposób, możemy otworzyć go z kluczyka, przekręcając oraz naciskając tutaj ten przycisk. Klapa sama bagażnika otwiera się dosyć wysoko, więc myślę, że nawet wyżsi kierowcy, wyżsi użytkowniki tego auta nie będą mieli z tym problemu, szczególnie, że ta klapa nie wystaje nam za obrys samochodu, więc nie mamy możliwości, żeby uderzyć w tą klapę. Jak widzicie, w tym położeniu ten bagażnik ma 408 litrów pojemności, więc myślę, że jak na tą klasę samochodów nie jest absolutnie źle. Tutaj mamy koło zapasowe. Ponieważ butla z gazem znajduje się tutaj pod spodem samochodu, pod podłogą bagażnika, a normalnie tutaj znajdowałoby się tam pod spodem to koło zapasowe. Jak jesteśmy już tutaj przy bagażniku, zobaczcie, mamy z prawej strony źródło światła, tylko z prawej. Mamy tutaj takie fajne zaczepy, możemy sobie tutaj coś sobie zaczepić i to nam nie będzie latało, jest tutaj taka elastyczna gumka. Natomiast z lewej strony również mamy tutaj w tym miejscu taką gumkę. Oraz tutaj mamy zamocowany lewarek i ja Wam ten lewarek pokażę. Może sam lewarek jest taki standardowy, ale zobaczcie, to pudełko od lewarka jest też klinem. Widzicie, mamy tutaj takie ząbki. Jak sobie podłożymy pod koło, to spokojnie możemy używać tego jako klina i podnosić samochód. Więc fajnie, że Citroen o tym pomyślał. Teraz złożymy sobie fotele i pokażę Wam, jak wygląda przestrzeń załadunkowa po złożeniu foteli. Co ciekawe, żeby złożyć te fotele, musimy najpierw sobie tu odbezpieczyć, ponieważ w tym, jak jeżeli mamy tak to zamknięte tutaj, to wtedy nie możemy złożyć tych foteli, ja Wam to pokażę. Nie da się nacisnąć i złożyć ich, a jak odbezpieczymy sobie tutaj, to ręką możemy nacisnąć przycisk od góry i położyć nasze fotele. Fotele możemy położyć na dwa sposoby. Pierwszy to jest właśnie ten, co Wam teraz demonstruję, czyli w ten sposób, ale to oparcie tej kanapy, widzicie, bardzo mocno nam idzie do góry, ale możemy to rozwiązać w bardzo łatwy sposób. Pokazałbyś tutaj może. Mamy tutaj takie wygodne języczki, za które pociągamy. Kanapa nam schodzi w ten sposób. Może zapniemy sobie przy okazji tutaj, żeby to nam nie przeszkadzało. O! I składamy oparcie w ten sposób. Aha, trzeba jeszcze, widzicie, boczek zagłówek wyciągnąć, więc wyciągniemy go. Nie ma z tym problemu. I teraz całkowicie uzyskaliśmy płaską powierzchnię. Więc naprawdę bardzo fajnie. Zrobię to samo jeszcze z drugiej strony i prezentuję się tu teraz w ten sposób. W tym położeniu ten bagażnik ma 1190 litrów pojemności, więc myślę, że jest to dosyć przyzwoity wynik. A najważniejsze jest to, że mamy naprawdę całkowicie płaską powierzchnię i te oparcia schodzą nam bardzo nisko, więc wyższe przedmioty też również możemy tutaj załadować. Teraz jedziemy po takiej nieutwardzonej drodze z wieloma nierównościami i naprawdę jest tutaj bardzo wygodnie. Zarówno te fotele amortyzują nam tutaj te nierówności, jak i samo zawieszenie. Obawiam się, że gorzej będzie podczas prowadzenia, jeżeli mamy tak miękko zestrojone zawieszenie, ale zobaczymy. No i już pierwsza rzecz. Zmienianie biegów w tym samochodzie. Zobaczcie, jak ten lewarek nam tutaj lata. Zmiana biegów tutaj przypomina takie, kurczę, no nie wiem, takie mieszanie, kurde, w wiadrze z błotem. Zobaczcie, co tu się dzieje. Jest naprawdę to bardzo nieprecyzyjna skrzynia biegów. Ale samo wspomaganie jest tutaj absolutnie ok, pomimo że mamy tutaj nieelektryczne, a hydrauliczne. Nie jest zbyt lekko, nie jest zbyt twardy, nie jest zbyt ciężkie, nie jest zbyt lekkie to wspomaganie. Myślę, że jest jak najbardziej na plus. W samochodzie jak teraz przy takich prędkościach miastowych jest tutaj dosyć cicho. Co prawda słyszę trochę opony, no ale no to nie można tak jakby odjąć oceny wyciszenia przez opony. Bo wiadomo, opony zawsze można zmienić. Teraz na postoju praktycznie nie jest słychać zbyt mocno tego silnika, ale to jest benzyna, więc nie ma się co temu dziwić. Ja tutaj teraz jak siedzę, co prawda tego podłokietnika nie mogę używać, no bo on jest dosyć daleko, jest dosyć nisko, ale tego po lewej stronie już jak najbardziej tak. Więc jedna ręka na lewarku zmiany biegów, druga tu i tak mogę wygodnie podróżować. Chociaż wiemy, że jeżeli prowadzimy samochód, to dwie ręce trzymamy na kierownicy. Zobaczymy jak z elastycznością, tylko wiecie co, ja sobie przełączę na benzynę, bo mam wrażenie, że on na gazie chodzi gorzej. Dobra, przełączył się na benzynę, gaz. Wow, 20-letni samochód.
a naprawdę bardzo się fajnie zbiera. Śmiem twierdzić nawet, że ABS jest i zadziałał, ale opony absolutnie tutaj to jest śmietnik. Co prawda mamy tutaj założone teraz opony zimowe, więc no nie wiem, ale no samochód się uślizgiwał. Dobrze, że ABS tutaj jest, bo zrobił tutaj dobrą robotę. Co ciekawe, nie wspomniałem wam o tym wcześniej, ja teraz tak patrzę. Taka ciekawostka. W tamtych latach produkcji, zarówno to nie tyczy się tylko Citroena, bo na przykład Mercedes też stosował taki patent, ale zobaczcie, lewe lusterko mamy tutaj regulowane manualnie, natomiast prawe lusterko, jak zobaczycie z tamtej strony, już nie ma takiej tutaj wajchy, gałki do regulacji, ponieważ regulacja jest elektryczna i znajduje się tutaj pod lewą kratką nawiewów. Teraz widzę taki jeden minus, te lusterka mogłyby ciut więcej nam pokazywać, ponieważ czasem nie widzę w nich tyle, ile bym oczekiwał. I tak samo z tyłu, ta szyba jest dosyć mocno pochylona. To jest samochód hatchback, przynajmniej tak producent go nazwał, ale ja bym się pokusił o stwierdzenie, że jest to taki protoplasta liftbacka, ponieważ szyba jest właśnie mocno pochylona i mamy taki lekko zaakcentowany bagażnik, więc dla mnie to jest bardziej liftback i przez to nie wiemy, gdzie się ten samochód kończy. A no nie oczekujmy, że będą tutaj czujniki parkowania, czy tym bardziej kamera, więc trzeba wyczuć ten samochód albo domontować sobie czujniki parkowania. A jak zamontować takie czujniki parkowania, to zapraszam was do filmiku, ponieważ nagrałem taki odcinek w serii Zrób to sam, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to serdecznie zapraszam. Przejeżdżamy przez tory kolejowe. Jest troszeczkę głośno. Głośno wybiera ten samochód te nierówności, ale jest absolutnie wygodnie. Pojedziemy gdzieś na jakąś boczną drogę, bo teraz jeździmy takimi drogami wielopasmowymi i tutaj nie mam za bardzo jak sprawdzić, jak ten układ kierowniczy. Nie chcę też tutaj na takiej drodze robić ostrzejszych manewrów, więc jedziemy sobie może tutaj w prawo. O! Chyba ten samochód będzie dosyć zwrotny. Sprawdzimy to zaraz na parkingu. Przełączę go na gaz z powrotem. Zobaczymy, czy faktycznie na gazie chodzi gorzej. Więc co? Zredukujemy sobie. Zwolnimy troszeczkę, żeby potem nie przekraczać prędkości. Wrócimy sobie dwójkę. I gaz w podłogę. Dopiero tak powyżej 3500 zaczyna ten samochód jakoś się odpychać, a poniżej no ma takiego laga, ale ewidentnie jest to wina instalacji gazowej. Może jest to kwestia wyregulowania jej, albo po prostu już wtryskiwacze tej instalacji nie są takie, jak być powinny. O, mamy tutaj rondo, więc sobie teraz zobaczymy szybsze pokonywanie łuku. I uwaga, tylko boję się opony. O właśnie, bo one nam się ślizgają. O, zobaczcie, co się dzieje. Więc nie mamy tego jak sprawdzić, bo jest ślisko. Zrobimy sobie teraz tutaj, bo będzie teraz pusta droga, tylko przejedziemy przez pasy bezpieczeństwa, żeby nie robić tego na pasach bezpieczeństwa. Zrobimy sobie taki lekki test łosia. Uwaga. Wow. Ewidentnie bardzo gumowaty układ kierowniczy i bardzo miękkie to zawieszenie. Znaczy to, że miękkie to już powiedziałem, ale ewidentnie nastawione jest na komfort, bo szybsze pokonywanie łuków absolutnie nie wchodzi tu w grę i nie chciałbym doprowadzić kiedyś, żeby była taka sytuacja, że musiałbym wykonać jakiś ostry manewr. Natomiast hamulce stwierdziłbym, że są brzytwa. Naprawdę bardzo fajnie hamuje to auto. I jest ten pedał bardzo czuły, nawet bardziej czuły niż w nowszych samochodach, którymi jeździłem, bo tam musiałem mocniej nacisnąć ten pedał, a tutaj lekkie naciśnięcie i samochód od razu zaczyna nam hamować. Ale te fotele, wspomnę jeszcze raz, zapadam się w nie, są wygodne, naprawdę są wygodne i o dziwo, pomimo, że może nie wyglądają na jakoś super sportowe, to muszę przyznać, że te boczki tutaj fajnie mnie otulają. Może to też za sprawą tego, że jest to bardzo miękki fotel i głębiej po prostu w nim tak jakby się zapadam tymi plecami i dzięki temu te boczki bardziej trzymają. Ale czy to jest tutaj konieczne? No moim zdaniem nie, bo raczej nikt nie będzie tym samochodem szalał. Szczególnie, że zawieszenie tutaj absolutnie na to nie pozwala. Jak już chwilę pojeździłem tym autem, to te biegi troszeczkę mniej mi przeszkadzają. Mniej więcej wiem, gdzie ten bieg dany się znajduje, więc już łatwiej się odnajduje z tą skrzynią biegów. Ale tak czy siak, no nie powinno tak być moim zdaniem.
Z tego, co się dowiadywałem i czytałem też na forach różnych o tej Xarze, to podobno wymiana oleju troszeczkę pomaga i te biegi wchodzą wtedy troszeczkę przyjemniej. Jeżeli macie Xarę i wykonaliście wymianę oleju, to dajcie znać, czy faktycznie ta wymiana coś pomaga. Ceny tych samochodów zaczynają się od około 1500 zł, więc jest to bardzo atrakcyjna cena, ale jak zawsze wspominam, te najniższe ceny, te najniższe oferty nie są godne polecenia, ponieważ te samochody będą mocno wyeksploatowane. Zobaczcie, ten samochód ma 327 tysięcy, a naprawdę trzyma się dobrze. Co prawda, z tego co wiem, to w tym egzemplarzu były wymieniane progi w tym samochodzie i na to warto zwrócić uwagę podczas zakupu tego auta, bo te progi zarówno w Xarach, jak i Xarach Picasso, które już widzieliście test tego samochodu i Xara Picasso jest właśnie oparta na tej samej płycie podłogowej, na tym samym samochodzie, to zarówno w Xarze Picasso, jak i w tej zwykłej Xarze te progi mocno rdzewiały. Taki przyzwoity egzemplarz zaczyna się od około 2,5 tysiąca złotych z tych początkowych lat produkcji, natomiast najwyższe oferty, jakie znalazłem za Citroena Xarę, oczywiście po faceliftingu z około 2005 roku, przeważnie w wersji kombi, to sięgały one około 7 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o części eksploatacyjne, są one naprawdę w bardzo przyzwoitych cenach, więc nie nadszarpną naszego budżetu. Więc myślę, że to jest bardzo fajna propozycja, bo jest to samochód tani w eksploatacji i tani w jeździe tak naprawdę, bo jeżeli mamy tą instalację gazową czy prosty silnik diesla, to naprawdę nie ma się nam co tutaj zepsuć. I co ciekawe, ta wersja 1.8, nie powiedziałem o tym na początku, więc teraz to dodam, posiada z tyłu tarcze hamulcowe, a nie bębny. Więc no, na 20-letni samochód myślę, że fajnie. Warto też wspomnieć, że często tutaj zawieszenie nam pada, szczególnie z przodu. Ale tak jak powiedziałem, ceny tych elementów zawieszenia nie są drogie, więc akurat nie ma z tym problemu. No i co? No to chyba tyle, jeżeli chodzi o test tego samochodu. Nie ma tutaj co przedłużać. Ogólnie samochód mi się podoba, bo pomimo 20 lat dalej się nim przyjemnie prowadzi. Nie męczy podczas jazdy. Myślę, że jest świetną alternatywą jako taki drugi, trzeci samochód, taki, który może być po prostu wykorzystywany do jazdy na co dzień, który nie będziemy się martwić, że nam gdzieś się porysuje czy coś, czy że ktoś by nam go ukradł. To tyle. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie kciuka w górę, zasubskrybujcie ten kanał. No i pamiętajcie o dzwoneczku, aby być na bieżąco z kolejnym materiałem. Trzymajcie się. Cześć.